Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz 9 głównych powodów, dla których warto kupić nieruchomości dochodowe? Jest ich więcej, a my chętnie takimi informacjami z Państwem się podzielimy. Po prostu skontaktuj się z nami. Poniedziałek, 9 sierpnia, Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza, z której usług korzysta ponad 20 tysięcy osób, obchodzić będzie 76. rocznicę swego założenia. To właśnie 9 sierpnia 1945 roku na prośbę kilkudziesięciu osób polskiego pochodzenia władze prowincji Ontario wydały tzw. charter udzielający zgody na powstanie w Toronto Credit Union Świętego Stanisława. Wśród 20 osób, których nazwiska widnieją na dokumencie, były bardzo młode wówczas panie Irena Sarosiak, Jean Perlańska, Mary Dygas i Frances Dennis oraz proboszcz parafii świętego Stanisława, ojciec Stanisław Puchniak, będący wspólnie z ojcem Michałem Smithem inicjatorem założenia przy parafii kasy oszczędnościowo-pożyczkowej. Pierwsze biuro mieściło się w budynku parafialnym przy Denison Avenue. W 1953 roku do Credit Union należało 1000 osób, zaś w czerwcu 1958 roku otwarto drugi oddział, tym razem przy parafii świętego Kazimierza, również w Toronto. Odtąd instytucja przyjęła nazwę Credit Union świętego Stanisława, świętego Kazimierza. Przedstawimy Państwu fragment rozmowy przeprowadzonej przez Edwarda Zemana z ojcem Michałem Smithem, współzałożycielem Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza. Wywiad zarejestrowaliśmy w 1995 roku z okazji 50. rocznicy naszej największej na świecie polonijnej instytucji finansowej. Dzień dobry Państwu. W tle widzicie Państwo sylwetkę kościoła Świętego Stanisława Kostki. 50 lat temu powstała tutaj Credit Union. Proszę księdza, był ksiądz przy narodzinach tej instytucji? Tak, byłem tutaj obecny. Byłem asystentem księdza Puchniaka, który był proboszczem wówczas. Czy można zapytać, co spowodowało, że właśnie narodził się pomysł powołania tej instytucji? Po ukończeniu wojny rozpoczęto przybycie wielu nowych przybyłych z różnych obozów z całego świata, z Europy przede wszystkim, z Afryki. A więc wielu z nich przychodziło do parafii, szukając pewną pomoc na początek swojego życia. A więc niestety parafia nie miała żadnych finansów, zasobów. A więc ksiądz proboszcz Puchniak się martwił o tym, myśmy często wieczorami potem rozmawiali, w jaki sposób można udostępnić tym ludziom pewną pomoc finansową na początku ich tutaj przybycia do Kanady. A ponieważ mieliśmy pewne doświadczenie w czasie kryzysu w Kanadzie, że ten ruch spółdzielczy się rozwinął bardzo szeroko, ja szczególnie miałem pewne zaimilowanie w tym ruchu spółdzielczym,
Proponowaliśmy, ojciec Puchniak też się zaznajomił się całym rukiem, czy nie możemy stworzyć tutaj w parafii kasę spółdzielczą, która by była rzeczywiście wzajemną pomoc dla nowym rodakom. I te doświadczenia przydały się w stopniu ogromnym, ponieważ rzeczywiście instytucja zaczęła działać od razu, właściwie z dużym powodzeniem. Tak. Pierwsze zebranie ksiądz Puchniak zwołał. Ja niestety nie byłem obecny w tym pierwszym zebraniu. Jednak stamtąd był początek, chociaż wielu z rodaków bardzo wątpiło i z pewnym niezaufaniem przystępowali do tej kasy. A jednak to rzeczy, odpowiedź była na to, co było bardzo potrzebne dla nowych przybyłych w tym czasie. Proszę księdza, z jak liczną grupą zaczynaliście pracę? Pierwsza grupa nie była wielka. Przede wszystkim byli członkowie Komitetu Parafialnego i pewni znajomi. A więc, gdy ten ruch powstał i założony został, że on istniał się rozwinął dzięki tylko poświęceniu dobrowolnym wielu młodych pań i panów, którzy oddali swój czas bezpłatnie przez kilkanaście lat i ten ruch się mógł rozwinąć, ponieważ wszystkie usługi były dobrowolne z chęcią i to wielkiego poświęcenia i oddania się dla dobra współpracy tutaj w Toronto.